Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gra Magic Podcast. Dzisiaj gość specjalny, dwukrotny gość specjalny, rekordista, bycia gościem w grze Magic Podcast. E, jeden z najlepszych graczy na świecie opowie nam o tym, jak grał na Mistrzostwach Świata. E, dzień dobry, witamy Alana, witam was ja, Skóra, z również Islands in Front oraz Franek Komsta, klasycznie. E, po rozmowie z Alanem poruszymy również temat pioniera, bo Lil jest tuż za rogiem. No i klasycznie krótko o wynikach, krótko o kalendarzu eventów. Dobra, bez przedłużania, lećmy w to od razu. Alanie, grałeś na mistrzostwach świata. Jak się tam zakwalifikowałeś? Jak można być na mistrzostwach świata Grimagic? Zbiłem 11,5 i 9,7 na dwóch kolejnych piotrach z rzędu. Co dało mi minimalną ilość punktów, które była potrzebna, żeby się dostać na ten przepiękny turniej? System działa tak, że najważniejsze to powiedzieć: że od każdego swojego wyniku na proturze odejmujesz swoje pierwsze trzy zwycięstwa i jeszcze liczysz jako punkty. I w zależności ile zdobędziesz tych punktów, to możesz mieć kwalifikację na dwa pretory na przykład. Jak uzbierasz łącznie 30 punktów, chyba. A jak uzbierasz. albo 33. Jak uzbierasz chyba 33, to miałeś dwa pretory. A w tym roku na Wartsy, to są pierwsze łodce w nowym systemie. A CAD wynosił chyba 36. Żeby nie skłamać. Jak mi się wydaje, tam było plus 8. Coś takiego. Anyway. No i. właśnie tak. No, tak wyszło. No. Grałem tylko na dwóch pretoriach. Część osób, większa część osób, która dostała się z punktów jak ja grała na trzech. Więc było im troszkę łatwiej. Na przykład tam wystarczyło chyba by zrobić 8-8, 8-8 i 8-8 na trzech metrach z rzędu. I to byłoby wystarczające, żeby zagrać na worsach. Także jak macie 50% win ratio, to w przyszłym roku warcy czekają was. I kiedy mówisz, że pierwsze trzy rundy, to znaczy, że. Te pierwsze trzy draftowe są nieliczone w ogóle, nie, nie, nie. tak? Nie, Pierwsze trzy zwycięstwa. A, okej. Okay. Bo to chodzi o to, że jak uzbierasz za dużo przegranych już, tak, które się nie kwalifikują na day to żebyś nie musiał grać. Żeby tam, wiesz, jak jesteś 2-6, 2-5, żebyś nie musiał grać tej ósmej rundy, bo potrzebujesz trzech punktów, żeby mieć kwalifikację na coś. Okej, okay, okej, okay, czaję. To czekaj, ja to też... w takim razie ty musiałeś mieć jakiś mega dobry wynik. Nie, jak, ty, jak ty to tobie wyszło 33 w takim razie. Nie ja wiem. Tak mi No bo mój to mój. No to 8, wyznacz... No 8 razy. jest no 8, 8 razy 3 11, 11 plus 3 8, 6 razy 3. Tak. Plus Ale 18. Bo... Tak? Czyli normalnie liczymy matchpointy, pointy, tak? W sensie to tak, są tak, 3 tak, punkty. Tak, 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 tak. Okay, okay. To, to być może było. Zapomniałem o tym powiedzieć. Poproszę. Tak, bo myślałem, że poszedłeś dwa razy czy 15, yy, 15.0 i to brzmiało raczej nierealnie. <noise> nie, 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 nie. To tak jak w, w Magicu punkt to punkt, a Jemist to też jeden punkt. Punkt to punkt. Zwycięstwo to trzy, to 1, tak. Okej, okay, dobra. To opowiedz nam, jak były wrażenia, kiedy dowiedziałeś się o tym. W ogóle jak się dowiedziałeś? Coś maila, SMS-a, jak to a, działa? Działało mniej więcej tak, że potrzebowałem ilości zwycięstw, 8 żeby grać na dwóch kolejnych pretoriach, czyli żeby dostać zaproszenie na Chicago i następne nie wiadomo gdzie. No i zrobiłem to, dostałem te 8 i podchodzę do Scott Larrabee. To jest jeden z dwóch kolesi, którzy zajmują się Organized Playem. I on jest troszkę dłużej niż Huey Jensen. I on jest jednym z tych takich, no od zawsze osób, które się zajmują Organized Play i tym podobne. I jest na każdym turnieju, jest tam człowiekiem od wszystkiego praktycznie. No, podchodzę do niego i się pytam, czy to działa tak jak? Myślę, że to działa. I czy mam zaproszenie na dwa piątory. No, on do mnie mówi, że no, tak masz. I jeszcze mówi, no, jak może, jak nie przestaniesz wygrywać, to może jeszcze się dostaniesz na Łoźny, bo jesteś całkiem w całkiem dobrej kondycji, żeby się tam dostać. A mówię, no, okej. Okay. Yy, I przegrałem następny mecz, w następnym zdobyłem trzy punkty. I uh, Watson what, akurat w dniu Protura nie miał jakiejś takiej na żywo tabelki. Tylko gracze uprowadzili. Gracz, Timothy Ashton kojarzycie? Steinerson na modo? No okej. Okay. A to Ashton, tak? Tak, tak, tak. Tom, tak, tak, tak oh, okay. uh -huh. On miał taką tabelkę w Google Docsach Na bieżąco. I tam pokazywało mi, że ja jestem jedną z osób, które się dostają na ostatnim miejscu dokładnie. Ja i ktoś się nie No No, stwierdziłem, że jak ostatnio, to tam nigdy nie wiadomo i sobie po prostu poczekam. I w, w któryś dzień wysłali po prostu maila do osób, do wszystkich osób, które się dostały. Czy to była niedziela, czy poniedziałek, coś takiego. No i dostałem maila, że grałem. No okej, okay. to gram. Ale czy... to... Taka była Twoja reakcja? Także. No tak, no tak. No to inaczej, no. Ja, ja też wyczułem, że to jest taki bonus po prostu, bo ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę jak grałem w Barcelonie. Celem na Barcelonę było to, żeby dostać się na dwa następne pro I to było dość takie e, stresujące. To, to był strasznie dziwny turniej ta Barcelona, bo e, na ostatnich stolikach to tam były po prostu epickie stawki o zaproszenie na Wolcy, dwa protury. ich eee, też grał o dwa protury w ostatniej rundzie. Także na ostatnich stolikach, gdzie ludzie tam byli 8-7 czy coś takiego, czy tam 7-8 nawet, to jakieś takie epickie pojedynki po prostu miały miejsce, gdzie wartość ich była praktycznie większa. Była taka sama jak zrobienie top 8. I to było bardzo śmieszne, bo, bo po prostu tak w środku nic się nie działo. A na końcu tam wszyscy tam spoceni walczyli o te dwa zaproszenia czy coś. Także Barcelona była dość stresująca pod tym względem. Bo to jakieś takie, nie wiem, za duże oczekiwania na sobie narzuciłem, żeby zrobić te, te i tak... Nie. No ale to zarzucione na da, czym innym. Dałeś sobie za dużo oczekiwania, potem je trzykrotnie przebiłeś. No tak, ale wydaje <laughs> mi się, że jakbym podszedł jakoś do tego tak bardziej zdroworozsądkowo, to w Barcelonie mógłbym zrobić lepszy wynik i mieć to szybciej z głowy, a nie się stresować do ostatnich rąk To No dość stresujące było wszystko. Bo też mam dość dużą liczbę znajomych, którzy nigdzie się nie dostali i im po prostu zabrakło jednego zwycięstwa gdzieś tam. I to już tam wiesz, grasz na trzech pretorach i brakuje ci trzech punktów do wszystkiego i nigdzie nie masz kwalifikacji. Znam taką osobę. No ja takie, Ech. Ale wyszło jak wyszło, wyszło spoko. I tak, to była taka pierwsza reakcja, że no okej, no super, bonus. Podam sobie to troszkę z biegiem czasu, jak to u mnie zazwyczaj jest sobie Zaczęłem się z tego cieszyć, bo uważam, że to jest bardzo fajne osiągnięcie. Tak sobie też myślałem, że niewiele osób może powiedzieć, że grają na Mistrzostwach Świata czegoś. A już szczególnie, jeżeli to nie są takie Mistrzostwa Świata, gdzie przychodzisz, się zapisujesz i grasz. Tylko musisz się trochę napocić, żeby się do nich dostać. No i już dostanie się samo tam jest fajnym osiągnięciem, moim zdaniem. I zaczynają się cieszyć, że to, to super w ogóle jest. No. I to. Znaczy to myślę, że Franek się zgodzi, że to jest absolutnie ogromne osiągnięcie. Nie wiem ilu Polaków w ogóle grało na Worldsach. Dużo. Ever. Dużo, dużo. Bo kiedyś na Words top dwa z naszych kwalifikowało. I było łatwiej. No tak, też jeszcze chyba swego czasu te Worlds'y były znacznie większe. Rzeczywiście tak. te, co teraz jest powrót do tej setki na Worlds'ach, to to było normalne jak nie więcej. Kiedyś było tak, tak że te Worlds'y były bardzo 10. duże i kwalifikowało się tam top 2 na naszych nasach i plus ileś osób. Potem potem zrobili tak, że te Worlds'y były bardzo, bardzo małe. To było jak był COVID i Arena. I były już takie w ogóle 32 osoby i tam to było takie, że 24 i było za mało tych osób. Moim zdaniem, żeby to się dobrze oglądało. I też były chyba kat tylko do top 4. Też dziwne to było. I obecna formuła jest chyba najlepsza z tego. Jeżeli chodzi o po prostu wydaje mi się, że też przyjemność z i przyjemność z oglądania. Że czuć, że to są władcy. Ale nie czuć, że to jest jakiś mały, ekskluzywny turniej, którego nikogo nie obchodzi, bo jest za mały i za ekskluzywny. To jest taka dziwne do wyważania dla nich. Bo ja na przykład też chciałbym, żeby wysiły Nationalsy i nie wiem, jak to byłoby powiązane z Worldsami. Wydaje mi się, że po prostu musieliby zrobić osobny World Cup do tego, żeby to się kleiło. Także tych Polaków trochę grało. Ale żeby dostać się z bez, po likwidacji nasionalsów wydaje mi się, że chyba jestem trzecim Polakiem, który grał w Worcach Po kanistrze. Czwartym. Przepraszam. Jest kanister, Wojciech. Przepraszam. Kanister, Grzesiek. Olsen się dostał z RC LC? Z, z RC. 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 Mm -hmm. RC. I ja. No to jest nas czterech. No to jest spoko towarzystwo. Potężne. Więc... To po... Jem Ty wiesz, gdzie się plasujesz teraz w oficjalnych rankingach polskich zawodników? Wydaje mi się, że ten ranking oficjalnych polskich zawodników, jeżeli mówimy o tzw. liście wielkich Polaków, prowadzonej przez Jędrzeja Szmyda, wymienię go z imienia i nazwiska, jest nieupdatowany od dawna. I wydaje mi się, że nadal jest ten trzeci. Chyba, że ktoś przesunął mnie, i ja o tym nie wiem i Jędrek też o tym nie wie. Ale jeżeli chcecie, żeby lista wróciła, to polecam wam spamowanie Jędrzeja. Od dodam, że Jędrzej Szmyt jest dość odporny na spamowanie go, gdyż ja chyba do Joku mu zawracam gitarę, żeby w końcu subdatejtował to. Nawet jak yy, nie miałem jakichś żadnych wyników czy coś, po prostu chciałbym, żeby to było updateowane częściej niż yy, raz. Taki mały off topic. No to teraz szybko, szybko, żeby był jakiś ranking, nie ma rankingu największych Polaków, to teraz jako, że już możemy zrobić taki bardziej powiedzmy, lepszy e, ranking gości gra magic podcast. że było dwóch gości, ale jeden był dwa razy, więc Alan, prowadzisz w tym rankingu. E, sorry, Przemo, spadasz na drugie miejsce. Ale to też jest ostatnie, ale drugie, więc ja, ja myślałem w ten więc... sposób, że to jest po prostu drugie miejsce. To jest drugie miejsce zdecydowanie. Pierwsze i drugie. Tak, no ale jeśli, jeśli barierą wejścia jest bycie zakwalifikowanym na Mistrzostwa Świata i potem bycie w jakimś top 32 na Mistrzostwach Świata, no to wielu gości się nie spodziewa. No, będziemy musieli coś zmienić na kryteria. I, i, ja mam nadzieję, że Sajok będzie więcej osób, bo to znaczy, że Polska scena medzikowa idzie do góry i to najczęściej działa też tak, że jak jesteś w środowisku, gdzie są dobrzy gracze i masz chęć samorozwoju, to ty też będziesz grał lepiej, więc spoko. No więc wiem, jak zareagowałeś na Wordcy, no ale coś trzeba było z tym zrobić. Musiałeś się przygotować. No i jaka była pierwsza myśl? C co robisz z tym faktem? I tym, że to jest standard? No, Pierwsza myśl jest taka, że po prostu sprawdziłem listę osób, które się zakwalifikowały ode mnie z Teamu. Druga myśl była taka, że założyłem Discorda. Ja jestem... Ostatnio jest tak, że jestem osobą częściowo ogarniającą rzecz na Steamie, czyli Discord, Noclek, jakieś takie pierdoły. I założyłem po prostu Discorda, ogarnęliśmy się, ile jest, ilu jest nas. Stwierdziliśmy, że 8 to jest spoko liczba, jest tak samo na drafta. Nie chcemy nikogo nowego i też nie chcemy być, no, odmówiliśmy paru osobom, których przeszłość jest dość taka, nie wiem, jak ktoś tam oszukiwał czy coś i tym podobne. Jakoś tak wyszło, że stwierdziliśmy, że jednak lepiej nie. No i po prostu byliśmy w 8 osób i złożyliśmy Discorda i zaczęliśmy po prostu grać T2. Tak naprawdę to robiliśmy nic przez pewien początek, bo nie było nowego seta i stwierdziliśmy, że no, po co się wysilać. A potem zaczęliśmy, jak już był cały spoiler, to zaczęliśmy grać na Kokatrice. To jest straszne cierpienie dla mnie, ja tego unikam, więc ja nie grałem akurat na Kokatrice nie byłem aż tak zmotywowany i w ogóle ten program to jest dla mnie życie ból. Uh, jak wyszły sety to zaczęliśmy grać i na modo i na aranie i między sobą. No i tak doszliśmy do jakichś wniosków. Było nas ośmiu. I uh, że się tak jak wyjeżdżałem to jak się mnie pytali czym grasz to mówili, że to jest tak 40% będę grać GW Enchantmenty, 40% będę grać GB midrange z Plaszem Niebieskiego, lub bez. I 20% to jest, że zagram sobie nie wiem czym, bo, bo może coś, o coś się potkniemy, co będzie jednak bardzo dobrym deckiem, albo o coś zauważymy. I jak już byłem w Vegas, po pożyczeniu, po pożyczeniu strasznie dużej ilości kart od wszystkich znajomych, i bieganiu i jeżdżeniu po Warszawie miałem solidną bazę kart, więc miałem możliwość wyboru. Co nie jest sposób takie oczywiste, gdyż e, znałem osobiście ludzi, którzy karty na turniej pożyczali w czwartek wieczorem i nie byli pewni, czy je dostaną. Także byłem w troszkę uprzywilejowanej pozycji. E, w, chyba w niedzielę wieczorem stwierdziłem, że zagrałem Esper Midrange'em. Po tym, jak grałem sesję na. Okay. To wygląda tak, że wpierw zagrałem GW na GB i Enchantmenty nie wygrywały tego meczu. Później zagrałem Aspect Midrange na GB i GB nie wygrywało tego meczu. I się nie wiem, że ten Aspect zagra mi się całkiem przyjemnie, bo to był taki typowy midrange, który potrafi robić strasznie dużo rzeczy. Możesz być tam kontrolą, możesz grać Heavy Removal, możesz robić taki dek, że. Robisz dużo tokenów, te tokeny nagle rosną w siłę i możesz mieć jeszcze kontry na ręku. Albo po prostu możesz zrobić druga tura TYP, trzecie ja Rafina, czwarta shoulder SHOLDRYET i jak przeciwnik nie miał odchodzi, to gra się skończyła. Ten dek mógł robić to wszystko, I czasem mógł też po prostu nie działać z tego powodu, bo było dużo kart, które mają po trzy i nie do końca się ze sobą kleiły czasami. I stwierdziłem, że no, to wygląda na lepszy deck niż GW Enchantmenty w którym grały trzy osoby koniec z mojego teamu. I ja właśnie w ten sposób doszedłem do mojego wyboru standardy. I spośród ośmiu osób w moim teamie trzy grały GW enchantmentami. Dwie grały GB. Ja i znajomy graliśmy SW midrange'em. I Olsen grał mono I wydaje mi się, że Olsen miał najlepsze win ratio z nas wszystkich. Ale to może po prostu miał, miał, miał trochę mały sample size, ale nadal... No ja jak pamiętam, to nie dość, że Monoradów było dużo, to miały bardzo niskie winratio, jakieś 40 parę procent chyba. Mm. E... Ale Olsen był 3-1, Polek w limited trochę. Ale on był bardzo zadowolony ze swojego Deku. i jak się z nim grało, to też nie było jakoś super łatwo. Ale no właśnie w ogóle... W ogóle wszystkie deki, które w graliśmy tak naprawdę, były mega średnie moim zdaniem, żeby nie skłamać, to e, Celestia Enchantment to miało 30% win ratio i ja uważam, że to był najgorszy dek na turnieju praktycznie i jest mi trochę smutno, że nie byłem w stanie przekonać trzech innych osób, żeby porzuciły ten dek, ale chłopaki byli strasznie, strasznie wierzyli w to. I to tam nie było możliwości, żeby to coś zmienić. A mi ten dek się po prostu przestał podobać w pewnym momencie. Jakoś tak wydawało mi się, że to jednak. Coś mi to nie działało. Też wyznawałem taką zasadę, że. To jest. T2. Jeżeli ten dek byłby super dobry, to albo dostałby jakieś nowe karty, albo coś musiałoby się bardzo, bardzo zmienić. I ten dek nie dostał żadnych nowych kart. Tam. Nic nowego dodatku nie grali, chłopaki. I to było takie, eh, ok. Monoet też było średnie. ESPN mini że to jest taki dziwny przypadek, że to był najpokoleniejszy tak na turnieju. Miał bardzo dobry winien Ale też było czuć, że tak, no, coś nie działało troszkę. Na przykład versus Monoet niby jest słaby matchup. Versus Rampa też jest słaby matchup według Matrixa. I tak naprawdę jedyne co robiłeś w miarę OK dobrze to jest farmiłeś inne SPR kontrole i jakieś losowe deki. Ale no właśnie powiedziałeś o tej rampie i rampa była chyba jednym z lepszych deków coming in. I dlaczego nawet jej nie rozważaliście? No to jest rampa. Z pięć kolorów 30 lądów, które wchodzą do gry stapowane. Jeden takie. Eee. Nie jest, że nie rozważyliśmy, ale też o tym pograliśmy. I nikomu aż tak bardzo to się nie podobało, po prostu. Miałem wszystkie karty do tego. Trochę potestowałem, ale jakoś... Nie, nie czułem się, że... A nie testowaliście Testowaliście jakieś deki bardziej under the radar? Jakieś wróżki, jakiś sacrifice, jakieś takie ruchy? Mieliśmy jakieś, Mieliśmy white-black sacrifice, mieliśmy red-black sacrifice. Wróżki też ktoś coś wspominał, ale to. Ube wróżki ludzie grali nimi. Bo to był pierwszy dek, który zrobił. E, pierwszy nowy dek z Challenger na Modo. Jeżeli chodzi tak. o deki 108 z Challenger na Modo, to wszystkie graliśmy. Calderon Kaldrona nikt nie testował. Z Calderonem trochę sobie pograliśmy przeciwko. Na tej zasadzie, że. Ty e, tym, ja wezmę Caldron i sobie pogramy. I ten kaden był taki. I... No był po prostu, no. Ale nie chcesz grać deckiem, który polega na tym, że tajgotujesz karty w grobie. Jeżeli zakładasz, że najpopularniejszy klaster decków, to będzie Esper. No i Denik, oprócz tego, że jest typem Lifelink 2-3, ma taką linijkę tekstu, która mówi, że karty w grobach nie mogą być celem speli umiejętności. Czyli no, grać Denika. I co dalej? I, I praktycznie to już jest takie: jak odtapujesz się z Denikiem i Plazą, to bardzo ciężko jest wygrać kartę jądykową w jakikolwiek sposób. Bo oni mają tylko o żeby go cofnąć. I chyba Witness Protection. Taki Enchantment za jeden, zmieniasz sztypę w jeden 1, 1 No i to nie są poważne karty, jeżeli chcesz walczyć z typem 2-3 za 2 mana, tak? I to takie. okej. Okay. I. Ten synik Kadrion to też nie zrobił jakiś takich. Nie wiem, nie zrobił super wyników. Popularnie. Bo to był tylko jeden typ, więc to ciężko liczyć jako archetyp moim zdaniem. Jeżeli spojrzymy na przykład to Monoblue Kadrion był 109. I 109 to nie brzmi jak jakiś super wynik. Z czego. To, ale Finalnie byłeś zadowolony. Że, bo inaczej. Co byś. Wy, jaki tak byś wybrał? Jakbyś mógł cofnąć czas? Tu właśnie dochodzimy do tego, że nie wiem. bo Wydaje mi się, że obojętnie jaki wybór byłoby średnio. Może ten band Control Grega Oriental naprawdę jest taki super fajny i wszystko jest w nim najlepsze, bo on miał najlepszy wynik. Chyba zrobił 9-2 total, bo był 7-1 w Swissie i potem 1-1. No to ok, 8-2. 8-2 to jest spoko. Tylko, że to też było takie. Nie, to takie. Taki deck z stylu Grega nie coś, czym ja bym chciał grać. A jest deck, którym chciałbyś móc grać, ale był za słaby? Że wiesz, pasowywał się w ciebie, ale no... Nie dobiegał. Um. Wydaje mi się, że takim deckiem jest Domain Ramp, jeżeli dałoby się jakoś ten mana base jakoś okiełznać w inny sposób niż grając po 12 triomów czy coś. Ale to też wydaje mi się, że jest po prostu kwestia skilla. Bo, jak na przykład e, miałem przyjemność przegrywać z Ignalem Dukeiem, to G3 zaczął e, swamp dojes, druga tura forest i coś zielonego, trzecia tura kolejny forest i typ 4-4. Więc jak jesteś tak dobry jak i Duke, i potrafisz dobierać swoje basiki w krzywą i w spale, to, to też jest dobry wybór. Ale. Znając życie, pewnie też bym wybrał znowu tego aspect Angel'a, tylko może coś bym zmienił. Albo bym zagrał aspect Legends, tylko nie wiem, czy one gdzieś są tutaj wymienione. Tylko Esper Legends też mi osłabił. Mm. Tak, właśnie, właśnie miałem się zapytać o te Esper Legends, bo dla tych, co nie wiedzą, to Manuel emmanuel Pra grający właśnie Esper Legendami, wygrał całe Mistrzostwa Świata i to w ogóle w tym top 8 tam, wygrywając półfinał i finał 3-0. Ale właśnie, że jak spojrzałem na win o tego deku, to ono nie było jakieś super, i w gruncie rzeczy to tam większość tali chyba była prawie taka sama jak te esper legendy, co były przy okazji tam. Tak, ta część tam, no. tam chyba ten Lord Skitter doszedł? Tak. Czy jeszcze jakaś, jeszcze jakaś tam. Hmm, wydaje mi się tylko, że doszedł Skittles. Chciałbym coś zmienić w tym aspekcie, żeby grało mi się nim lepiej, ale wydaje mi się, że to takie... Nie tak, tak Naprawdę to bym chciał, żeby e, więcej osób z mojego teamu było zakwalifikowane na te Warcy i byłyby to osoby, które... Bo ci ludzie, co się zakwalifikowali, to mieliśmy taki problem, że e, część takich kreatywnych osób, które lubią sobie duże myśleć i wymyślać dziwne deki, się nie zakwalifikowała. I zostaliśmy z takim półtora takich osób, tak naprawdę. No i tak nie do końca. wymyśliliśmy coś nowego. Nie wymyśliliśmy nic nowego po prostu. A na poprzednich pretoriach zazwyczaj udawało się wymyślić coś nowego albo coś troszkę innego. I to, to, to wynika po prostu z tego, że może jestem trochę, nie wiem, rozpieszczony tym, że wydawało mi się że na każdym turnieju, że mam najlepszy deg na sali. A teraz. Teoretycznie go miałem, ale jednak nie. I tak nie wiem. To, nie jestem w stanie nawet tego określić po prostu. To przechodząc też do, do drugiej części turnieju, czy, czy do innego formatu w turnieju, e, był też limited grany. No i w limited z tego, co słyszeliśmy, poszedłeś 3-0 into 2-1. Prawie perfect sweep. E, no, e, ja jak, to jest, jak to jest się przygotować do limited? I jak to jest grać na poziomie w limited? Czy to jest coś innego niż Protur łamane na F FNM? Ja, ja, opowiedz o tym. To jest to samo co Protur, tylko trochę trudniej. Bo jak patrzysz na swój pod, to rozpoznajesz zazwyczaj 7 osób i siebie. A na Proturze jest czasem tak, że patrzysz i myślisz, kim ty jesteś, nigdy cię nie widziałem. Ty patrzy na ciebie i myślisz, kim ty jesteś, też się nie widziałem. A na worsach to zazwyczaj ci dobrze gracze znają się siebie nawzajem, bo już grają długo. I miałem całkiem, całkiem. Pody, na których ja poznawałem często właśnie te 7 osób i 6 chyba w dniu. O, wyciszyłeś się. Wyci... Y, Alan, nie wyciszyłeś się teraz. Alan, tak. nie, nie, nie słyszymy cię. Już się nie wyciszyłem. Teraz. O, Przygotowujesz skrywa. się tak samo, a grasz po prostu do jafty. I wrzucasz swoje posty na forum, na Discorda. Inni ludzie grają drafty i wrzucają swoje posty. I ja dość szybko zauważyłem, że draftuję to samo. W pierwszym tygodniu praktycznie draftowałem cały czas Red Black albo RW. I moje wszystkie leki wyglądały tak samo. I co było gorsze, ja praktycznie zawsze robiłem 3-0. I stwierdziłem, że coś jest po prostu nie tak, że dla mnie to już nie ma sensu. I przez dwa tygodnie nie grałem, limited. Bo e, uznałem, że to nie może być tak, że ja mam cały czas tę i coś jest nie tak i źle ewaluuję karty, jeżeli cały czas pikuję te same. Ja potrafię pikować jakieś komole nad jakimiś kartami, które ludzie mówili, że są super i tym podobne. I praktycznie cały czas kończyłem w mniej więcej takim samym deku. I później, właśnie zacząłem testować te dwa, i przyjechaliśmy do domu naszego. Wynajęliśmy mieszkanie sobie RB w Vegas, z, oczywiście z basenikiem, bo tam jest 35 stopni cały czas i było strasznie, strasznie, strasznie ciepło. Strasznie tam było ciepło. I zaczęliśmy grać w mieszkaniu do jafty, i tam już nie szło mi tak dobrze. Śmieszna historia jest taka, że ja nigdy nie zrobiłem 3-0 w teamowym drafcie. Znaczy nie w, w team house'ie, nigdy jeszcze nie poszedłem 3-0 w draftach w naszym mieszkaniu. A Potem też sobie zrobiliśmy pick order, gdzie umówiliśmy, zrobiliśmy praktycznie pick order całego setu. Czyli jaka, jakie arki są spikowalne, który common jest najlepszy, który uncommon jest najlepszy i tym podobne. I dyskutowaliśmy o kolorach. I tym, co ludzie lubią z innych teamów prawdopodobnie, co my lubimy, czego nie lubimy, czy to można jakoś a, użyć tej wiedzy i tym podobne. I stwierdziliśmy, że większość osób nie lubi niebieskiego, praktycznie nikt nie lubi niebieskiego. Więc jak jesteś jedyną osobą, która deftuje niebieski, to możesz mieć bardzo fajny deck. Tylko problem polega na tym, że twój deck się będzie pojawiać na ankomonach, bo niebieskie komony są dość średnie. Czyli to nie może być tak, że dwie, dwie czy tam trzy osoby draftują niebieski w miarę równo. Tylko być to być tylko ty. Co nie zawsze się uda i praktycznie nigdy się nie udaje, dlatego ten niebieski jest taki słaby. A też zielony na pewno jest kolorem, który najwięcej osób lubi. I najwięcej osób go draftowało na Wordsach, tak mi się wydaje. Ja osobiście najbardziej lubię kolor czerwony, potem czarny. I. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o przygotowania. No to, to nie jest też tak, że odpalisz sobie stronkę, która nazywa się 17 lądówcom i będziesz plikować po procencie. To tak się nie da draftować tak naprawdę na morzach. Trzeba mieć świadomość tak, czegoś takiego, że a, istnieją meczapy. Kolory... Różne kombinacje różnych kolorów wygrywają z innymi rzeczami. To nie jest tak, że twój dobry dek zawsze wygra z czymś innym. Bo na przykład możesz mieć deck, który ma mono i trzech typów do zabicia, i trafisz na deck, który ma, nie wiem, więcej removalu od ciebie i kontry. i, i przegrasz ten meczop. W pierwszym dejafcie wydraftowałem Borosa i trafiłem na trzy zielone deki. I wygrałem z GB, GW i GR. I to było dość zabawne, bo ja dostałem od znajomego. Okej, wpierw siedzieliśmy. Ważne jest jak siedzieliśmy. Po mojej prawej stronie osoba, która mi podawała, była osoba dla mnie z teamu. I koleś wiedział, że moją preferencją kolorystyczną jest to, że ja nie będę grać niebieskim, chyba że on jest otwarty i ja najbardziej lubię czerwony. Ja wiedziałem, że on jest koneserem niebieskiego, do czego się otwarcie znał i mówił, że on jest spoko, jeżeli jest otwarty. No i nasz dojazd się ułożył tak, że e, otworzyłem Hatching Plancy i Torch, Torch the Tower. Torch the Tower to jest najlepszy czerwony komon, Hatching plansy to jest najlepszy niebieski No I tak se patrzę, patrzę, myślałem, że ja nie chcę grać niebieskim, bo to nie ma sensu, bo mat, który siedzi po mojej prawej pewnie skończy w tym niebieskim. No i puściłem ten niebieski i ten niebieski nawet nie skończył u typa, który mu podawałem, tylko jeszcze dalej. I on zaczął mi podawać jakieś czerwone karty, potem szły białe i skończyłem w bojosie. I w trzeciej partii dostałem prezent w postaci Expel the Intruders, czy coś takiego. Taki 5 ma na żeby że wybierasz numerek. I ten wyracek jest bardzo, bardzo dobry, versus zielony kolor. Yy, I ja trafiłem na trzy zielone deki. I miałem takie sytuacje, że zagrywam w wrata, wybieram numerek 5 i mojemu przeciwnikowi ginie cały stół. A ja go atakuję za 10. Łatwo. Miałem takie trzy sytuacje. W ogóle. Łatwo. A... Day tu już był trudniejszy. Bo. Moje pierwsze cztery piki to były karty w czterech różnych kolorach. I tak do końca nie wiedziałem, co jest otwarte, co jest zamknięte. I skończyłem w UBRuszkach. które były całkiem solidne nawet. I w pierwszej rundzie w tym drafcie pokonałem Shota Yasoka, który grał też UB wyruszkami. Co w ogóle mnie strasznie nie zrobiło, że on jednak też wydraftował te UB wróżki, bo dwóch graczy UB wróżek, to znaczy, że ktoś coś źle robił albo ktoś był bardzo uparty. I wydaje mi się, że to Shota był bardzo uparty, bo i, i ja nie wydaje mi się, żebym forsował UB wyruszki po prostu, a on, a on jakoś tak nie wiem, pasuje do niego logicznie, że wydraftował te wyruszki i grał nimi. I też poszedł 0-3 na tym dojacie, co świadczy o tym, że jednak był uparty. A... Potem wygrałem z jakąś najo, gdzie ja miałem kontry na jego duże typy, i na najmniejsze typy i go zabiłem atakami. I w finale przegrałem z dpa. A... Mieliśmy fake feature. Fake feature wynikał z tego, że było parę osób, które grały o. Dwie konkretnie. Były dwie, dwie osoby, które grały o tym, żeby być 6-0. I to byłem ja i Eli Cassis i Cassis poszedł 6-0 w dwóch draftach, a ja przegrałem finalnie do DPA. I dość szybko przegrałem tą, ten mecz tak naprawdę, bo w pierwszej grze dość szybko. Bo w drugiej turze zagrał Up to the Beanstalk i ja już nie byłem w stanie nadrabić tego karta do Vintage'u, który dostał tego Up to the Beanstalk. Bo ja grałem UB kontrolę z wróżkami, a on grał takim GP rokiem ze splashami. I on po prostu zagrał duży spal ja go kontrolowałem albo zabijam, ale on nadal miał kartę na ręku z Up to the i po prostu zrobił straszne value. A drugą grę wygrałem, G3 dość długo, a ja po prostu nie dobrałem kontr akurat. Miałem takie turki, że jakbym dobrał kontr na jego dużego typa, to pewnie bym docisnął to do końca, ale mi się nie udało. I 5-1 to jest całkiem fajny wynik, ale no, żałuję, że to nie jest 6-0, bo 6-0 to jest takie coś, to jest po prostu fajne osiągnięcie. Pójdź sobie 6 zają na wordsach. Brzmi to dla mnie nawet troszkę lepiej niż. Brzmi fajnie i ciekawie. Jest to fajne osiągnięcie. E, no nie, czyli wiemy, że w Limited byłeś dobrze przygotowany, aż za dobrze, bo ci tak dobrze szło. E, w Standardzie nie wiedziałeś, czym grać. No i finalnie opowiedz nam, jak skończyłeś? Jak się czujesz z finalnym wynikiem? E, skończyłem jako 18 osoba osobę. E. Jestem zadowolony z tego wyniku. Jest to wynik ponad moje oczekiwania, bo tak naprawdę pół serio, pół żartem mówiliśmy, że minimalne oczekiwanie to jest nie dostać deku na worcach, bo wtedy nie mam inkasza. Ale i jak wiadomo, nie wszystkim osobom się. Udaje nie dostać tego deku. Na przykład na poprzednim temperaturze pewna osoba je dostała i grała na tych walksach. To też jest w ogóle strasznie śmieszne, że trzy osoby, które są uznawane, że nie powinny być na tych warsach i nazywając jest to Bartman, Eten, Włeno i Kameluzzi, byli w jednym teamie. I to jest dla mnie strasznie śmieszne. To, to, to może wynikać z tego, że nikt nie chciał z nimi testować i oni musieli tam, sami testować z kimś jeszcze. Ale no, nadal, no. Nie, nie wiem, co ci się w ogóle robili na tym turnieju. I żeby było śmieszniej, to Weno uh, grał z Tegibanem, czyli Kagrem Sarapem w Dejafcie. Karl to jest ten typ, który go złapał na oszukiwaniu. I jesteś, i po prostu ich spajowało. I to, to, to był jeden ze śmieszniejszych obrazków na tym futurze, jak oni znowu ze sobą grali. I coś tam rozmawiali ze sobą po grze. Zdanie, które mi się bardzo spodobało, które Karol Sarab powiedział do Włano, to jest takie, że ja nie muszę z tobą rozmawiać. My już skończyliśmy grać. To jest jak tam Włano próbowało się tłumaczyć, że ja nie oszukiwałem, to A, był przypadek, o. coś tam, coś tam. A Sarab, ja nie muszę z tobą rozmawiać. I, i poszedł po prostu. I ja uważam, że no, taki ostracyzm spotyka tych ludzi tak naprawdę, dlatego że Łaci nie potrafi im dać rączkach. Bo na przykład wobec Wonetena nikt mu tak nie powie, no bo on powiedział, że oszukiwał i się przyznał i tym podobne. A Weno Uzda udaje, że nic się nie stało po prostu. I to jest trochę takie, e eh, nie o to chodzi. No, ale już koniec tego autopiku. Zrobiłem 3 0 w drawcie i wszyscy zaczęli mówić, że o, coś tam, coś tam, 7-0 jest twoje i tym podobne. No i im, moje 3-0 wdrażcie zmieniło się w 3-3, to, to już nie było fajnie, bo poszedłem 0-3 w standardzie, gdzie no, po prostu przegrywałem, Zabiłem jakieś tam błędy po prostu i też miałem dość dużo, nie miałem szczęścia, które jest też czasami potrzebne, żeby wygrać, jeżeli jest gracie mniej więcej tak samo. No a na szczęście udało mi się wygrać w ostatniej rundzie i zrobić 4-3. Co było wynikiem, który dawał mi Date tu. I byłem przeszczęśliwy z tego, że zrobiłem Date tu. Bo plan był taki, żeby zrobić to date tu. Jak już udało mi się nie dostać deku. I następnego dnia znowu zaczęło się od Drafta. Zrobiłem 2.1. Było mi niezmiernie smutno, że przegrałem. Bo, bo 6-0 to fajny wynik w Limited. I wygrałem potem nagle... Grałem wespół jakiś Esper Legendy, Esper Mirror, Mid i byłem chyba 8-4 w tym momencie. No i 8-4 to już jest poważny biznes, bo jak jesteś 10-4, to możesz dostać się na worcy. Na top 8 worców, przepraszam. I przegrałem po prostu przedostatnią rundę w versus Willy Edel, bo. I G1 kipnąłem fajną rękę z trzema lądami i grę skończyłem na trzech lądach, jak Willy miał ich 10. To znaczy, że ja po prostu nie dobrałem lądów i miałem sporo, których nie mogłem zagrać w ręku, nawet typu shouldered. I to była smutna gra. G2. G2 dość długo graliśmy, ale też tam nie dobrałem kontr. I jak już zaczynał zagrywać, te ja trakcje pojazd do drugi, bo pierwszą mu w z otawary i myśląc, że może go dałem na tempo. I już byłem out of top 8, byłem 8-5. I ostatnią rundę sparowało mnie e, z Kanadyjczykiem, który grał... On grał mononiebieskim Carl's I matematyka wyglądała tak, że jeżeli weźmiemy remis, to ja na 100% jestem w top 24. Na WhatsApp nie było żadnych zaproszeń poza to, bo 8 mieliśmy tylko o pieniądze. I ten mecz, Moja sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że jak wygram, to dostanę dodatkowe 3000 i Jase'a, a jak przegram, tracę 5000 wobec wzięcia remisu. Problem jeszcze też był taki, że rozmawiałem ze swoim znajomym z teamu, Również z Canada, kim, który mówił, żebym uważał, bo ten typ oszukuje. Jest to typ, który dostał. Deku parę lat temu za oszukiwanie, a na ostatnim turnieju była śmieszna scena, bo zaczął tasować. Jego przeciwnik wyciągnął kamerę i zaczął go nagrywać, i ten typ zaczął spos zmienił sposób, w którym tasuje. I jeszcze zawałał sędziego, że nie chce być nagrywany jak tasuje Dek. Ja stwierdziłem, że wzięcie remisu brzmi po prostu lepiej niż męczenie się i niepewność, że typ nie przytnie czy coś i przeganie tego meczapu. Był nawet w miarę spoko. Mieć, a nie mieć pięć tysięcy to jest 10 tysięcy. Jeszcze no tak. nie że po prostu nie ma żadnych innych nagród niematerialnych na tym turnieju i nie ma po co się wysilać. Ja jestem pewny tego, że ja zrobię to, to 24 ze swoimi tiebreakerami, bo miałem bardzo dobre tiebreakery. I skończyłem 18. Także uważam, że to była dobra decyzja i pewnie zrobiłbym jeszcze raz to samo. No a... cóż, świetny wynik. Yy... Jeszcze raz gratulujemy ci oczywiście tego wyniku, bo będzie ciężko zreplikować to idę mu Polakowi w najbliższym czasie. Ty nie, nie dostałeś REQ na Worldsy, prawda? Czy jak to nie, działa? Nie. Nie, nie, nie. tylko doba się dostaje REQ. Czyli walczysz znowu od tych 0 punktów, tak, żeby zrobić tam tak, 30 tak, parę. Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że to będzie teraz więcej, bo system w tym roku był troszkę łatwiejszy. Bo oni chcieli zasilić tą pulę tych osób powracających, które mają punkty z zaproszeń i tym podobne. I w przyszłym roku to już będzie może dwa zwycięstwa, czy jedno zwycięstwo mniej. Więcej, przepraszam, żeby się dostać na warsztat. Ale To nadal jest wykonalne. No Dało się i... raz, może się udać jogi. No właśnie, i czy, czy, czy apetyt rośnie w miarę jedzenia? Czy teraz znowu jesteś no, byle na PT, czy jednak... Było całkiem fajnie. Mogę tylko powiedzieć to, że off-topic to jest to, że Watson dali bardzo słabe playmaty na, za dostanie się na warcy. Nikt nie był z nich zadowolony. I mam nadzieję, że po tym jak dostali feedback, że chcemy, żeby były ładniejsze, to się dostane i w jak roku ładniejsze. To, to jest już jedna z moich motywacji, to jest chcę dostać ładną matę za warcy. Bo kanister za swoje orcy, który był na Hawajach, dostał bardzo ładną matę, której szczerze muszę zazdroszę. Jest taka fajna matka w takie... Czarno-czerwone kwiatki ze złotem. A my dostaliśmy jakiegoś typu skarty. no. no to, to jest dramat po prostu. Także chcę się dostać w przyszłym roku, ale wiem, że podstawą do tego, żeby dostać się na łosy w przyszłym roku, jest to, że muszę dostać się. Muszę zrobić dobre wyniki na trzech kreaturach. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że ja będę grać na pierwszym piętrze i myśleć, że o Boże, muszę dostać się na łosy bo to do niczego dobrego nie prowadzi akurat w moim przypadku takie narzucenie sobie za dużo oczekiwań. To no, no, będzie klasycznie, no. Dzięki, dzięki Olsenowi odkryłem, że można zawsze zrobić pierwszy dobry krok na turnieju. To jest nie dostać deku. i to ciężko jest popsuć. To jest bardzo ważne, to już jest pierwszy krok. No i później jest jak zwykle, no. Zrobić dzień drugi, zrobić dobry wynik. Jak się zrobi dobry wynik w dniu drugim, to może można się dostać do top 8. A jak jesteś w top 8, to już jesteś na worsach i tak kroczek po kroczku na dwóch kolejnych proturach będę próbować się dostać na worce. No i jeszcze jak na jakimś się... RC może ci się udać, tak? No, do Lili nie jadę, bo po prostu mi się nie chce. Niestety, ordynarnie mówiąc, jestem już zmęczony. I jeszcze mam strasznego jet laga. I to jest 9 godzin różnicy. I o ile w... jak lecicie do Ameryki, to jest wszystko super po prostu. Bo to działa tak w moim przypadku, że ja chodziłem spać w okolicach 23 północ i wstawałem o 6.00. I było po prostu super. Obejrzałem sobie wszystkie schody w słońcu, które były w Las Vegas. I było fajnie, bo po prostu dzień się zaczynał szybko. Ale jak wracam, to jest strasznie ciężko. Na przykład między 13 a 15 to siedziałem tylko tak. I walczyłem, żeby nie zasnąć, bo wiem, że jak zasnę, to po prostu znowu sobie zepsuję cały swój rytm dnia, spania i tym podobne. Także tak, do, to... To, ważne. to dość ważne, no właśnie, rytm dnia i spania. I do linii nie jadę, bo po prostu musiałbym wyjeżdżać jutro rano. I ja bym... Ja, ja wiem, że ja nie zagram dobrze w tego turnieju po prostu. Bo on się zaczyna o dziewiątej rano i to już jest oszustwo. Szczególnie jak jest jetlag, to nie do zrobienia moim zdaniem. Dlatego... Bardzo kibicuję Olsenowi, żeby udowodnił mi, że jednak się da, bo on jedzie. <grystanie> no i jeszcze jedną rzecz, którą ci da kwalifikacja na Worldsy poza Matą jest kolejna wizyta w Grammy Podcast, czego ci osobiście bardzo mocno życzymy. Franku, czy masz jeszcze pytania do naszego gościa? Tak, nasz znaczy ja jeszcze takie off-topikowe, bo może w sensie, bo ja też zawsze kojarzę, jak wyjeżdżam gdzieś magicowo, to też staram się skorzystać po prostu z tego miejsca. W którym jestem i byłeś w Las Vegas. Nie wiem, czy byłeś wcześniej w Las Vegas, ale czy coś udało Ci się zobaczyć, zwiedzić, A... skorzystać z tego miejsca? Skorzystałem, z... znaczy, przepraszam. Kasyno skorzystało z mojej wizyty w Las Vegas, ale co jest bardzo ważne, to jest to, że wszyscy ludzie, którzy są w Las Vegas, się uśmiechają. To jest takie miejsce, gdzie ludzie po prostu jadą przegrywać pieniążki i oni się z tego cieszą. I to. To, to było strasznie pozytywne zaskoczenie, że ci wszyscy ludzie, którzy sobie grali w tym kasynie mieli świadomość tego, że oni po prostu płacą za dobrze spędzony czas. I ja na tej samej zasadzie zagrałem sobie w Black Jacka i w ruletkę w Bellagio i też pozwiedzałem sobie jakieś takie, byłem na Fremont Street, byłem na Las Vegas Street, to jest ta ulica, gdzie są te wszystkie fontanny, pomniki i tym podobne. To, gdzie nie byłem, to był Wielki Kanion. Trochę chciałem do niego jechać, ale na miejscu się okazało, że to jest dość ciężkie do bo to jest a, chyba 6 godzin na... 6 godzin w jedną stronę i później 6 godzin w drugą stronę. I to tak naprawdę trzeba było określić na to dwa dni i to już wychodziło dość dużo pieniędzy, że po prostu jedziesz gdzieś, nocujesz, zwiedzasz, wezmiesz następnego dnia. I to nie wyszło. No, poza tym zwiedzałem, że się tak wyraża Amerykę. Ameryka to jest dość Specyficzne miejsca, szczególnie Las Vegas, które było totalnie już na dwóch poprzednich dużych miast, w których ja byłem. Byłem w Minneapolis i w Nowym Jorku. I te miejsca też były bardzo specyficzne, ale nie aż tak jak Las Vegas. Las Vegas to było miejsce, gdzie wszystko było zrobione pod samochody. Były strasznie duże drogi, były strasznie duże parkingi, wszystko było drive in, drive through zapakujemy ci zakupy do twojego samochodu e, komunikacja miejska nie istnieje e, wszędzie Uber'em jest 10 minut piechotą jest godzina 20 i tak no, udało mi się, byłem osobą, która zamawiała Uber w naszej grupie i dostałem sporą zniżkę pod koniec mojej wizyty aż tyle pieniędzy tam wydaliśmy, bo nie dało się po prostu inaczej jak nie masz samochodu to no nie da się tam żyć jak chodziliśmy pieszo na śniadanie, do amerykańskiej śniadaniowni, taki typowy Dining, jak z seriali, to szliśmy pół godziny pieszo i nie mieliśmy żadnej białej osoby. Byli to albo jacyś Meksykanie, którzy szli do pracy, albo osoby pod wpływem. Żaden. A jeszcze jeździła sześciopasmową drogą, w tej weft obok nas. Także to zupełnie inny świat był po prostu. Jeżeli chodzi o coś takiego jak społeczeństwo, komunikacja i to, jak jest do tego nastawiona. Jak przechodziliśmy do jakiegoś mieszkania, mieszkania były dość. domku właściwie. To był domek jednorodzinny i na tym domku, na parkingu przed domkiem jednorodzinnym, było sześć aut, jedna motorówka i jeszcze motor w ciemno zakładam, że rodzina była chyba max czteroosobowa. Ale, bo na większości podjazdów były po od dwóch do trzech aut, tak? Czyli jedno rodzinne, jedno do pracy i jedno dla żony albo męża, tak? W zależności, które, które było pierwsze. I no, w Europie takie rzeczy są nie do pomyślenia, tak? To, to ja jeszcze dopytam w tym temacie. Dla osób, które chciałyby aktywnie pojechać specjalnie do Las Vegas, to warto bo to nie brzmi bardzo ekscytująco z tego, co A... mówisz. Zależy, co chcesz robić. Bo... I... I cię, czy cię stać? O, jeżeli cię stać, to tak. Jeżeli to było bardzo przyjemne miejsce, żeby być, jeżeli cię na nie stać. W ogóle Ameryka uważam, że to jest fajny kraj do życia, jeżeli cię na niego na nie stać. Bycie biednym w Ameryce albo średnio za morzem jest bardzo słabe. Ale to już zaczynamy też do tematów związanych z polityką dopływać. A mam znajomych, którzy jeżdżą do Las Vegas grać w ja po prostu profesjonalnie do pracy, że się tak wyrażę. I im też się to miejsce podoba, ale oni wychodzą z innego założenia. Oni tam nie jeżdżą przegrywać, tylko jeżdżą siadać sobie do stolika, gdzie wpisowe jest 500 dolców i spędzać tam sobie nockę grając to tam 7-8 godzin i później wracasz do mieszkania i takie miesiąc czy coś i później do Polski albo do innego kraju wracasz. I tak. A jedzenie jest jedne z lepszych na świecie pewnie w Las Vegas, dlatego że to działa tak, że tam jest... Są ludzie z pieniędzmi po prostu. I ludzie z pieniędzmi lubią je wydać i lubią je wydać na dobre jedzenie. Co prowadzi do tego, że jeżeli chcesz zjeść jakieś dobre sushi, w Las Vegas je znajdziesz. Chcesz jakieś Fine Dining Experience w Las Vegas strasznie łatwo. Chcesz zjeść burgera u Gordona Ramseya? Czy restauracje do wyboru Gordona Ramseya? Masz ochotę na jakieś typowo amerykańskie jedzenie? No też jest, bo tutaj też są Amerykanie. A... Okay. Jak masz pieniądze, to Las no Vegas warto. przyjmie cię z chęcią, żeby się tam wydał. E, Franku, jeszcze jakieś pytania? Chyba już nie. Ale. No to się mamy... Tak, mamy. Tak bardzo jeszcze właśnie... tak. tak jeszcze właśnie podsumując właśnie, bo to, e, jakie to jest poświęcenie w ogóle też, e, też Alana, e, że w ogóle tutaj wystąpił w naszym odcinku. Bo dobrze, że ty wczoraj wróciłeś dopiero. Eee, tak, wróciłem wczoraj o 18. Jedyne, czego nie polecam, to jest jak dostać się do Las Vegas. Bo, bo mój lot. Mój lot to było 11 plus... 13 godzin total samego lotu, nie wliczając czekania na lotniskach i dostawania się. Jak leciałem do Las Vegas, to jak wyjście z mieszkania do momentu wejścia w nowym mieszkaniu, zajęło mi 23 godziny. Uf. I to, to jest najmniej fajna część tej podróży tak naprawdę. I to dwa bo, razy. Tak, bo... tak. Nie, jak leciałem do to było jakoś łatwiej po prostu, bo jak leciałem. Do Vegas to miałem lot wcześniej rano, chyba o szóstej i to też już w ogóle jest takie oszustwo straszne. Bo to być o, trzeba być o czwartej na lotnisku, czyli tam spałem chyba z 3 godziny czy coś takiego przed lotem. I to już też, też wpływa bardzo na to, że lot jest mega średni. No nieźle. No to cóż, no nie polecamy Ale w takim z razie. Plusów, o. O. Z plusów to jest to, że do Chicago są loty bezpośrednie i. Chwają tylko 9 godzin czy 8. A tak jeszcze musiałem lecieć do Hwiągfunktu. I to już w ogóle tak. No. no Świat, w którym 9 godzin to jest tylko z wybitnym światem. No dobrze, w takim razie. Dziękujemy Ci, Alanie za, za wizytę u nas, za opisanie Twoich przygotowań, kwalifikacji, planach i, i wyniku. Także jeszcze raz dzięki bardzo. Gratulujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się po raz trzeci na linii. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękujemy Alanowi za przybycie, e, natomiast przechodzimy do pozostałej części podcastu. Zdecydowanie krótszej. Mianowicie ten weekend e, z, z perspektywy nagrywania, e, mamy Lil i to jest RC europejskie, czyli między innymi turniej, który możesz zakwalifikować na uprzednio rozmawiane o worldsy, z których się na przykład e, przemo zakwalifikował ostatnio, w Atenach. Teraz mamy Lil. Format to jest Pionier. No tak bywa. E, będziemy mogli obejrzeć coverage. E, na coverage. W coverage teamie będzie bardzo dużo osób, bo będzie Filipa, która będzie coverowała w piątek, bo jest zakwalifikowana na turniej, więc będzie grała sobota, niedziela. Będzie aż będzie Martin Jouza, będzie The Will Hall i jeszcze do tego będzie nowa osoba i to będzie ktoś tam. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Beatriz Grancza. O, jakoś tam jakiś tam jakiś, tam, yy, jakiś tam manik ale wiem po prostu jak się nazywa. Tak, tak to jest Hiszpanka alia, pani Beatrice. Coś tam. Nie mylić Alias V. Um, no więc Beatrycze będzie miała swój debiut kasterski, aż miała swój debiut w Amsterdamie, gdzie ja też miałem swój debiut swoją drogą i, i zobaczymy je w akcji, także Cóż, ja, ja nie jadę do Lili mimo wszystko, ale z chęcią będę oglądał i słuchał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jeszcze Matej zatylkaj. w ogóle mamy sześciu kasterów. Mamy dwie osoby w piątek, które już potem nie kastuję, potem mamy dwie nowe w sobotę i, i w niedzielę. Także z sześciu kasterów wiemy, na co Legacy wydaje Wasze Participation fee. Um, no więc tak, format to jest pionier. Franku, czego się spodziewasz, jako osoba, która będzie oglądała turniej? Co zobaczymy, co ci wydajesz, że zobaczymy, co chciałbyś zobaczyć? Szczerze mówiąc, co chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć coś nowego, bo, bo w Pionierze ostatnio się w gruncie rzeczy od czasu tego ostatniego RC w Atenach, w Atenach i całej tej serii niewiele się ciekawego wydarzyło. I boję się, że, że tu właściwie ten trend zostanie utrzymany i dalej będziemy widzieli e, niby dużo deków, ale tak naprawdę wszystkie. Wszystkie już znamy i każdy po prostu wie, jak one grają. I dalej na, na topie będzie Mono Green i RB. Dalej, gdzieś tam dalej, będą spiryty, phoenix. Będzie RB Sacrifice. Będzie. O, będzie phoenix The Slight of Hand to akurat tutaj. Będzie Grease Funk, będą Humany. I tak dalej, i tak dalej. Będzie, nie wiem, jakieś różne te zu zupowe, pięciokolorowe deki. Więc chciałbym zobaczyć po prostu coś nowego. Coś takiego. Ciekawego, tak jak właśnie po RC, po całym tym cyklu ostatnich RC pojawiły się RWPIA, która, jeżeli bym miał grać to RC, to pewnie, pewnie bym zagrał tym deckiem. To właśnie czekam na, na coś takiego, żeby ktoś, ktoś, nawet nie tyle złamał format, co po prostu pokazał, że można coś w nim nowego wymyślić i wygrywać tym. To a propos dokładnie tego, co ty mówisz, na pewno kojarzysz w Atenach zawodnika, który był Undefeated pod Day One, czyli e, Marek Tobajasz. Jest to zawodnik, który bawił się Storm Heraldem. I dowiedziałem się od jednego mojego znajomego, że nie będzie grał Monogrinem tak jak planował, ani Rakdosem, tylko wziął sobie coaching u marka Tobajasza i będzie grał Heraldem i sam Mark będzie grał Heraldem. Nie dostałem bardzo dużo detali, natomiast podobno ten deck jest znacznie ciekawszy niż się wydaje. I to nie jest deck, który ma zrobić Heralda Asap. On może zrobić go asap. Ale jego bardziej siłą jest resiliency i to, że może grać przez hate albo bawić się timingiem, kiedy odpowiada na to, nie wiem, kiedy ktoś popnie grave hate, a ty coś tam. Więc w myśl tego e, spodziewam się Marka i Storm Heralda po raz kolejny. Zobaczymy, czy z jakimiś zmianami, kto wie, kto wie, może jakiś tam royal treatment z Eldraina, może jakaś agatka, kto ich tam wie. Um, także ja bym miał bardzo mocno oko na talię typu Storm Herald osobiście natomiast poza tym faktycznie nie nastawiam się na zbyt wiele yy, i no nie spodziewam się zbyt wiele, no umówmy się ja jakby spodziewam się, że będzie deck typu gram 4 focizy w sideboardzie jeszcze 3 duresy versus deck, który gra 8 elfów jak to się napuje to się zlinapuje napuje jo no właśnie, niestety, jeżeli szukacie, szukacie fanów y, pioniera, to niestety chyba musicie założyć swój własny podcast, <noise> jeżeli chcecie, żeby to było po polsku. Bo niestety, no tutaj tak się trafiło, że żaden z nas nie jest jakimś wielkim fanem tego, tego formatu w obecnej formie, bo, bo on miał przebłyski pionier według mnie. E, ale no właśnie. Absolutnie miał, e. y, nawet ja zostałem złapany na jednym z turniejów modernowych. Przez kogoś, kto dokładniej Kieron, który mnie zapytał, ej, ja pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że pionier to najlepszy format w magicu. to jest prawda, co się zmieniło? No i zmienił się głównie czas, bo to, co powiedziałem, to było jakieś 4 lata temu. Więc to już trochę w się. Sensie, o czym byśmy nie mówili w ogóle w życiu? 4 lata to jest długo. Czy to jest, czy to jest format Magic, czy to jest rodzaj jedzenia, czy gusta, czy związek? Więc 4 lata to jest dużo. Szczególnie w takim formacie, który był młody, to dołożyć czy te, to praktycznie było prawie podwojenie, czy tam dodanie 30% nowej puli kart. Yes. Um, więc to już jest dużo. Natomiast co też jest skontrastowane z tym, że bardzo, bardzo, bardzo lubię modern, który ostatnio obrywa falą krytyki, między innymi od zawodnika e, Tomasz S. Kropka. Natomiast um, no co mi się nie podoba w pionie, że tak pokrótce to jest. To, że jakby jak ja mam Deck Magic i by mnie wymienić z Frankiem, albo wymienić z Kieronem, albo wymienić z Szotą Jasooką. To po prostu, jakby podobieństwo gier byłoby bardzo duże. Niezależnie od pilota, bo grasz troszkę od lewej do prawej. Ja wiem, ja wiem, to zaraz może być adwokatem diabła. Zapraszam do dyskusji. Natomiast takie odniosłem wrażenie, że ja za mało wnoszę, a lubię wnosić. No i że te gry są takie, że na przykład. Gram, powiedzmy, że, powiedzmy, że nie lubisz Moderna, bo jest high level, e, high power, przepraszam, i nie lubisz, jak tam Living end się skręca w trzeciej, więc siadasz do Pioniera i Monogrin się skręca w trzeciej. No i to, Tylko, że tak, że w Modernie masz 16 sposobów, żeby się nie skręcił. No, a w Pionierze, no to m, trzymasz nadzieję, że ta ręka bez Fiery Impulsa nie umrze od Elfa, albo że ręka z Fiery Impulsami akurat się zmęczyła nad Rosewelfami. E um, y więc to powiedziałem, Franku. Proszę bardzo, broń, broń diabła. Znaczy, według mnie ten, te różnice skilla w pionierze są widoczne, tylko że bardzo, ale to bardzo duży wpływ. Wydaje mi się, że dużo większy niż właśnie, niż, niż w Modernie to też ten ma to odniesienie do tego skilla. Jest, są meczapy, w sensie, że te meczapy są strasznie spolaryzowane. I jest taki monogreen. Który w ogóle, w sensie, no dobra, używanie monogrina wobec, w sensie oceny całego pioniera jest trochę nieuczciwe, bo, bo nawet ludzie, którzy uwielbiają pioniera, mówią, że pionier jest super, minus monogrin, bo ten monogrin jest taką po prostu chorobą, która toczy pionierem, i, i gdyby go nie było, to wszyscy by się cieszyli poza tymi kilkoma fanami tego deku, bo nawet nie wszystkimi graczami. Myślę, że wielu graczy by chętnie zrezygnowało z grania monogrinem. Eee, I po prostu. Że tam są bardzo takie no meczapy, które wygrywasz albo przegrywasz, ale też. E, też dużo większe znaczenie ma bycie na play. Że bycie na play w pionierze, a bycie na play w modernie, to jest ogromna różnica i w pionierze. W pionierze jest po prostu mniej narzędzi, żeby tak jakby nadrobić to te stratę tempa. Że tak naprawdę ja słyszałem e, słyszałem opinię właśnie, że tak naprawdę e, no. W Modernie takie karty, które rzeczywiście cię no, totalnie paniszują za bycie na draw, to jest realnie Ragavan, Ren and Six, bo odpowiada na twojego, powiedzmy, turn play, -a. Ragavan jest po prostu turn One play, na którego musisz mieć odpowiedź. I tak naprawdę może kaskady. Ale że tak naprawdę reszta, reszta rzeczy, to będąc na draw, no może jeszcze można do tego dodać na przykład nie wiem kama w pierwszej w sensie grifa ze sztuczką. Ale tak naprawdę to wiele z tego da się nadrobić, a będąc, będąc na draw w pionierze, to często po prostu no przeciwnik robi ci raz, dwa, trzy i ty po prostu niezależnie jakie to jest twoje raz, dwa, trzy na draw to po prostu nie wygrasz. I tutaj też dobry punkt założyłeś o tym monogrinie. i ja też od razu spieszę z tym, że w Modernie na przykład takim monogreenem jest SCAM i to jest dokładnie też podobny przykład, prawda? że nie tak, tak jak my chcemy unikać oceniania pioniera po monogreen, tak byśmy chcieli unikać oceniania Moderna po SCAMie co też jest popularną metryką w, w, w nitce na MTG Polska z udziałem Tomasza S bo to jest według mnie bardzo podobny case Natomiast zgadzam się z tobą i tego, czego mi brakuje, to jest to, że w Modernie, żeby już powoli trochę kończyć narzekanie na, na, na Pioniera, którego, na którego nie chcę narzekać dla zasady, żeby było jasne. Um, to jest to, że w Modernie w top 8 po pierwsze będzie za, prawie zawsze 7-8 różnych deków, z czego połowy się nie spodziewałeś, ale wiesz, że istniały. A w Pionierze no, istnieje Rona Combo, ale się w ogóle jej nie spodziewał w toposie, tak? Um, I brakuje mi właśnie tych takich... W Modernie jest tyle Spice'u, który gdzieś tam pływa, że Spike może nagle, wiesz, jakiś Monored Elemental z Agatha zrobić jakieś ruchy, a ktoś weźmie Mono Blue Urza, a kto... i tych opcji jest mnóstwo. Mono White e, Emeria. I, i, I grasz sobie w grę Magic, atakujesz to z jakichś tam kontów. A w Pionierze po prostu boję się, że po tej liście Top 50 Most Played Cards jest bardzo duża przepaść przed kolejnymi kartami, które są grywalne i siłą rzeczy zlepkiem, jakby jak to zlepić, żeby to miało sens. A w Modernie możesz troszkę śmielej zlepiać, e, jeśli, to ma, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiesz, możesz mieć Elementale, możesz mieć Reanimator, możesz zrobić Reanimator Elementale i zobaczyć, co się stanie, nie? Masz, masz Station Breacha, Fair Breacha, masz blu bez bez Breacha i jakby jest mnóstwo odnóg wszystkiego. No tak, i to też jest, też jest argument dla wielu osób wobec Moderna, że oni po prostu, że o, to jest po prostu Modern Horizon z Block Constructed z małymi dodatkami. I okej, okay. jeżeli ktoś rzeczywiście nie lubi tego, że mieszasz pulę kart, do, yy, z której tworzysz deck i do niej dodajesz jeszcze tam powiedzmy czy enablery, czy finishery, czy tylko mana base, yy, no to, to okej, okay. ale... No właśnie no dla mnie osobiście no to właśnie to, że masz te pule mocnych kart i wiesz, że musisz grać jakąś kartą z Modern Horizons 2. Chyba, że grasz Bernem i masz wtedy tylko Sanctifiery i sam kaniony, jeżeli liczyć Modern Horizons 1. Eee, no ale właśnie, że to jest eee, dla wielu osób plus, dla wielu osób minus i tak naprawdę to, że tak powiem, się nie dogadamy, a tak naprawdę o ile monogrin, w sensie, tak teraz porównując się z obu tego, to porównanie monogrina i skama jest całkiem spoko, e, że właśnie ten monogreen, on tak naprawdę jest po prostu cały do wycięcia. Pień według mnie. To całkiem śmieszne. Pień, drzewo. A o tyle, skam. Skam tak naprawdę, nie wiem co to miałoby być, ale tak naprawdę jedyny problem ze skamem to jest to, że on jest najlepszym dekiem. Gdyby on był okej okay dekiem, jak był przez naprawdę pewien czas w Modernie, to nikt nie miał z nim problemu, bo to był dek, który robił tę sztuczkę czasem, a czasem był bardzo średnim midrange'em, który zagrywał w pierwszej Ragavana, w drugiej Voidwalkera, w trzeciej Season Pyro i może dojeżdżał, a może nie, bo w gruncie rzeczy nie robił nic ultrapotężnego. No i po prostu tak on teraz, dostając kilka nowych kart i też po prostu korzystając na tych zmianach w metagame'ie, no po prostu... No ma ten tak. gameplay, który nie ogląda się najlepiej. To prawda, nie ogląda się ani nie jest się po tej drugiej stronie zbyt fajnie, generalnie. Eee, natomiast też jeszcze jedna krytyka, którą zauważyłem, i to możesz potwierdzić, czy też tak uważasz. To jest z jednej strony narzekanie na Moderna, że nie wiem, każdy deck gra coś z MH2, coś, tak czy nie? Wiem, masz powiedzmy w deku 4 Solitude i tyle, to już jest WWE MH2, a po drugiej stronie masz deki w pionierze, które mam wrażenie, że to jest praktycznie zawsze Stock 60. W ramach archetypu i tam powodzenia, żebyś coś zmienił. Jak masz na przykład Humany, no dawaj. No, dwie osyfikacje zamiast dwóch Brave D elements. Banger, tak? Albo masz Creativity, no to o dobrze, grasz trzy Spike Field Hazardy. Innowator. Jakby, wiesz o co mi chodzi, że, że tam to są 160 i to jest OK, a tu masz cztery czy tam 8 cards MH2, no i to jest MH2 Constructed Block, nie? Nie wiem, czy, czy, czy możesz się zgodzić z takim spostrzeżeniem, bo ja mam takie wrażenie. Znaczy się, ja rozumiem, że to też właśnie, to jest, bo to jest kolejna, kolejny problem, z którym, w sensie, że to jest kolejna sprawa, z którą ludzie mogą mieć problem. Że właśnie ta, tu, tu brak właściwie tej takiej różnorodności wewnątrz archetypów, a tutaj właśnie to block constructed. I tak e naprawdę obstawiam, że fani pioniera i fani moderna mogliby się przerzucać argumentami z jednej i z drugiej strony, i by do niczego nie doszli, bo tak naprawdę. I jedni i drudzy mają rację. W sensie to nie jest tak, że modern jest idealnym formatem. To nie jest tak, że Pionier jest najgorszym formatem świata. No, okej. Okay, no, może, może. Jest klawą. Nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest najgorszym. Były gorsze. E, ma swoje plusy, zdecydowane. E, więc. No. Jakby tak jak, tak jak ja na przykład, jak ktoś mówi, że, że freespele są złe. To ja nie zgadzam się, albo nie nie zgadzam się z tym z zasady. No to nawet jeśli ja uważam, że nie są złe i sprawiają, że modern jest lepszy, tak uważam i jest Git, to ktoś ma prawo nie lubić dla zasady Frispelli. Po prostu ma prawo tego nie lubić, tak? Że jak w pionierze przeciwnik się wytapuje w trzeciej, to ten monogreen player wie, że może mu się bezczelnie skręcić na pysk i wygrać i było super. Albo na przykład e, jakiś, no nie wiem, przykładowy ktoś, kto uwielbia pioniera, nie lubi teraz moderna, gra konwołkiem. Tak? I mówi: No i fajnie, ktoś zagrał swoją dwójkę w drugiej, a ja teraz go zabiję. I, 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 i ludzie mają prawo też, też to preferować. Fajnie um. gameplay. Polec polecamy z tego miejsca fanów deku RW ludzi, którzy <laughs> lubią grać właśnie tutaj w pioniera właśnie tą konstrukcją, a uważają, to naszej znaczy modernu słaby format. Dokładnie tak. Pozdrawiamy takie osoby. E no więc podsumowując ten taki specyficzny run w ramach RC Lil, to chyba nasza puenta jest po prostu taka, że nie spodziewamy się za bardzo nic innego niż było na przykład w Atenach, ile to, kwartał temu? Um, no w czerwcu tak, właściwie to już jest, to już rzeczywiście trzy miesiące minęły. I, i mam wrażenie, że te nowe sety czasem mają większy wpływ na Moderna, bo tamto na przykład z sobie jakiś food deck chociaż zrobisz. Albo ta Agata włącza jakieś dziwne komba, w Pionierze no to co to, nie będziesz robił GB fooda, bo to po co to? Znaczy też mi się wydaje, że w ogóle, e, popraw mnie, ale wydaje mi się, że do Pioniera w ogóle od czasu Aten, w sensie Ateny Lil, wszedł tylko Eldrain, Bo tam w międzyczasie był Lotr. Tak, to prawda, Coś to jeszcze. prawda. Więc tak naprawdę też te, te różnice w ogóle w puli kart są właściwie prawie zerowe. Tak, tylko że ja bym się spodziewał od formatu tak dużego jak Pionier na, na przykładzie Moderna, że on będzie sam się self reszaflował, tak jak w Modernie to bywa. Że jednak będą dopływały i odpływały niektóre deki. Że na przykład teraz widzisz dużo, nie wiem, Scalesów albo 4C wróciło, a w pionierze się tego nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że na przykład wróci. Nawet nie wiem, sami, jestem w stanie jakiegoś przykładu podać. Ja wiem, że. Pff, dobra, nie wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo mogę w pionierze, co nawet nie to, że może wróci, tylko wróciło. Bo to jest też właśnie coś, co chciałem wspomnieć, że wystarczyła jedna sztuczka. I nagle RW Heroic znowu stał się dekiem, którym ludzie chcą grać. I y mnie to trochę dziwi, ale jednak ludzie chcą grać tym dekiem. E nie pamiętam jak się nazywa ta sztuczka, ale generalnie y jest to instant, który daje plus 2, plus zero. I daje ci, rol daje ci monster role, role czyli tam plus jeden, plus 1 i trampla. E Przepraszam, że nie, nie znam tej karty, y ale no właśnie, że... To jest w ogóle bardzo dobra karta. W standardzie też tam robi ruchy. Nie wątpię, że w pionierze konstelacja przepraszam, celebracja ma znaczenie. Natomiast dostawanie trampki znikąd i trzy powera, no to zakładam, że to jest, że to jest bardzo, bardzo ważne. Generalnie patrząc na dek, na heroika, którym swego czasu naprawdę grałem sporo, to tam był często problem z nieposiadaniem trampla. I jako trampel musiałeś używać. Yy, protekcji, protekcji żeby po prostu móc się przebić. A jeżeli przeciwnik miał na przykład dwa trzy kolory blokerów, no to nagle po prostu nie dało się wygrać. A tutaj to jest trample na stałe. I to rzeczywiście nie brzmi aż tak mocno, ale rzeczywiście jest czymś, co nie było dostępne za cenę jednej many. To, Więc... to ja teraz zapytam, bo nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale tak jak w modernie, niebieski stoi moc, no okej okay, stoi. To w Pionierze trochę jest trochę z tym ciężko, w ogóle skoro niebieskim i zazwyczaj widzieliśmy trzy niebieskie deki i to było UW, czy jakiś flavor u kontroli, Phoenix i Creativity. I tu dwa pytania do Ciebie. Jaki według Ciebie będzie najwyżej postawiony niebieski dek i czy Slight of Hand coś realnie zmienia w Phoenixie? Według mnie Sleight of Hand, no Sleight of Hand jest po prostu upgradem tego, tego powiedzmy line-upu cantripów. I tak jak chyba mówiłeś w poprzednim właśnie odcinku, albo jeszcze, jeszcze wcześniejszym, że to nie będzie tak, że Slight of Hand gra zamiast czegoś, tylko po prostu obok. Yy, I to, o ile masz jeszcze więcej cantripów, które właściwie w gruncie rzeczy nic nie robią poza dobieraniem kart, to jednak dzięki temu twój deck jest jeszcze stabilniejszy. Yy, a właśnie no to jest wielka siła Fenixa, że on że on robi swoją rzecz bardzo stabilnie i bardzo równo, i wydaje mi się, że dużo osób na to RC wybierze tego, tego Feniksa. Ponad na przykład właśnie Creativity. I wydaje mi się, że rzeczywiście Feniks może być w top 8 tego, mm. y, y, tego RC. Zależy od tego też troszeczkę na przykład, jak się ułożą rzeczywiście mecze, w sensie inne meczapy. Jak patrzyłem na w ogóle jakieś matryce y, tych. Różnych match to tam Fenix wyglądał bardzo słabo, ale w niej na przykład przegrywał z. przegrywał z Humanami i jakimiś właśnie innymi creature deckami, z których wydaje mi się, że ten deck ma naprawdę. W sensie. No dobra, zależnie trochę od konfiguracji, ale wydaje mi się, że Fenix jest do przodu, bo jednak ma dużo tego removalu. I o ile nie będzie na przykład dużo Lotusa. To, to rzeczywiście Fenix może być w bardzo fajnej pozycji. A, tam jeszcze był na przykład Grisfang. który ja po prostu nie wiem, jak Fenix może przegrać z grisfangiem, mając po prostu fardy removal ee, na nich, a przy tym swój plan atakowania Fenixami, które poczuwają grę. To, co mnie najbardziej boli w Feniksie, to jest to, że jesteś stabilny, ale tak jak też powiedziałeś, z Country' znajdujesz Country, więc trochę więc ty nic nie osiągasz na razie tym. Tak, slight of hand w opta nic nie robi jeszcze. I to, co mnie wkurza, to jest to, że Twój plan, jak stabilny by nie był, to to jest jeden, dwa Fenixy w trzeciej. Tak? Jeśli ty się kręcisz, żeby w trzeciej wrócić jednego Lataka 3-2, no to trochę wiesz, to, to ciężko będzie ugrać w tyf... To, co ty musisz robić, ja sobie wyobrażam, to jest bardziej removal w removal country, w triple country na przykład. Nie? Ale, ale to też musi się dobrze zlainapować, bo to znaczy, że musi mieć remuwal od razu, a nie go szukać na przykład. Gdyby, nie wiem, mi, ja tutaj jestem sceptyczny i możliwe, że najlepszy niebieski dek właściwie, o którym zapomniałem i ty wspomniałeś, to jest faktycznie Lotus. Bo on to po prostu pięknie pokazuje to, co się dzieje w pionierze. On ma swoje, robi swoje, ciężko go zatrzymać, bo tu chodzi o zagrożenia, nie o odpowiedzi i niech się dzieje. I, i, ja, I ja bym lotusa miał bardzo wysoko w moich takich osobistych właśnie, rankingach. Jeszcze, jeszcze, którego lotusa? Czy masz na myśli tego full A. combo, czy tego kontrolnego lotusa? Bo to jest, jeszcze, to jest jeszcze, że tutaj jest ten mix UW kontroli i lotusa. Absolutnie combo mam na myśli. Zdecydowanie ten UW to jest po prostu to jest tak krzywa. To jest taka, jeśli nie jesteś myszą, to nie bierz tego deku. Bo to, ty musisz mieć proktor w lotusa, bo nawet proktor w lotusa... Oznacza, że dopiero coś robisz w czwartej. Nacy to jest te cztery robię w ogóle rzeczy. Tak? I to robienie rzeczy, to jest w strukturze czwartej nie masz cztery many, tylko sześć. Tak? Czyli co? No To najlepsze rzecz w tej to jest te ferii. Więc jeśli przeciwnik, nie daj Boże, ma kartę Spel to ty w strukturze czwartej robisz pierwszą rzecz. Która dostaje kontro. Nie, 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 nie. No, nie przekonuje mnie to. No. Nie przekonuje. Ten deck jak dla mnie to czizuje deki, bo ma akurat dumskara w trzeciej i siada. Albo przeciwnik trochę grał za wolno i go paniszujesz Farewelem w farewela. I potem jakoś poleci. Nie? Ale pazisz straszna. Nie, 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 nie. Litość. <śmiech> <śmiech> um. No, ale, ale spodziewam się Lotusa. Powiem ci. Ja lo, na Lotusa po cichu li, czy liczę, no. Też się go nie ogląda jakoś wybornie. E, ale na przykład Lotus kontra interaktywny bludek, to już chętnie bym pooglądał. Um, no więc tak. Ale tak naprawdę chyba niewiele więcej można w sensie, możemy o tym pionierze powiedzieć. Poza tym, że e, na pewno na pewno w wli będzie sporo Polaków, więc my będziemy trzymali kciuki. Wy też mam nadzieję, że, że będziecie, bo jestem prawie pewny, że jakiś Polak tam na streamie się pojawi, czy to na LCQ, czy to już na samym main evencie. Mamy nadzieję, że jakiś się pojawi w top 8, mamy nadzieję, że jak najwięcej się zakwalifikuje na Prutura, a może nawet ktoś na WorldSy pójdzie drogą Przemka i tym razem pokona cheatera w finale. E, na przykład, na przykład. I, I będę to powtarzał, ale zdobędzie miejsce w Gramagic Podcast, więc jakby no, jest o co walczyć, jest o co walczyć, no więc to jest RC w Lil. Hmm. Kalendarz eventów nie zmienił się jakoś bardzo, prawda, od ostatniego razu? Yy, tak. Niewiele. Yy, dalej, właśnie RC, Lil, RC w Lil za tydzień. Yy, tydzień później mamy RCQ w Bielsku Białej. Jeszcze tam szczegółów nie widziałem, ale to ma być cały weekend, więc tam będzie kilka tych RCQ. Możliwe, że trochę sildów, trochę moderna. Tydzień później będzie RCQ w Sildzie w Gdańsku w SideQuestie i w Chorzowie w Modernie tam chyba w ogóle są dwa RCQ jeżeli dobrze pamiętam to jest 14, 14 października potem tydzień później jest e, cały weekend RCQ w Bydgoszczy e, w Pegazie 21-22 października i potem 3-5 listopada to cały weekend RCQ w strefie MTG tam ich będzie chyba 5 e, i 25 listopada E, RCQ e, w Kinguinie, organizowany właśnie przez SideQuesta, czyli ten event, na który czekamy, będzie stream. E, może pojedziemy, zobaczymy. Jeszcze dużo czasu do tego. Tak, jeszcze dużo czasu. Ehm, czy co, możemy powoli, Franku, przechodzić do ostatniej sekcji, czym byśmy grali, czy coś jeszcze? Ty chciałeś coś jeszcze pokazać? E Ach, tak ja w, ogóle, ja w ogóle wczoraj dostałem po prostu jeden jedną z najlepszych przesyłek jaką w ogóle od dawna dostałem bo jak był protor w Barcelonie to udało mi się wygrać giveaway od Ultimate Garda i giveaway miał polegać na tym, że miałem wygrać koszulkę Andrii Menguciego. Troszeczkę użyłem, użyłem skóry jako, że tak powiem, karty przetargowej, żeby wygrać ten giveaway, ale się udało. W się sensie oczywiście bez oszukiwania. To nie to, że, nie to, że skóra tam zagadał z nimi, tylko po prostu się, że tak powiem, powołałem na niego. No i oprócz tego, że dostałem e, dla tych, co, co oglądają z wizją, e, to, 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 to widzą, a dla tych, co słuchają, jest to właśnie koszulka z tyłu napisane mengu. To jeszcze e, dostałem taki mały bonus, żeby było widać. O, widać. Na białym, na białym są podpisy e, różnego rodzaju, i udało mi się po pewnym czasie je wszystkie rozszyfrować. I są to podpisy: Seta Manfielda, LSV, Gabriela Nasifa, Rida Diu Duka, Martina Juzy, Franka Karstenę, Karstena i Andrzej Męguczego. Dobry line-up. Line całkiem, całkiem, całkiem dobry line jeżeli chodzi o podpisy. E, no, więc jestem nice. mega zadowolony z tego powodu. E, tak, też, bo tam w konkursie było chyba, czy było napisać po co ci taka koszulka? Jakieś takie prozaiczne pytanie. Tak, dlaczego, tak, tak, dlaczego e, chciałbym wygrać tę koszulkę? I pamiętasz, co napisałeś, bo ja pamiętam. Tak, tak napisałem, że chciałbym zagrać jakiś turniej dwa hagi razem ze skórą, bo on już ma swoją koszulkę i ja też bym chciał, chciał ją mieć. Dokładnie. E, no i nie dość, że to była prawda, to jeszcze siadło. I te, dzięki temu to może tak. być prawda. E, więc, więc czekamy na. Pre-release e, caverns of Ixalan coś tam i no trzeba będzie zagrać jakieś dwa hg czy coś tam, nie wiem, zagrywać, ja, ben, ja wezmę wampiry, ty weźmiesz dinozaury i do bazy. Um. Także gratulacje Franku, zwycięstwa, e, piękny prezent udało się dostać. No i tak, e, wieńcząc odcinek e, klasycznym segmentem, czym byśmy grali, e, ja zacznę od razu. I na pewno więcej powiem Dobra. o standardzie niż e, ostatnio, bardzo dużo jestem w standardzie. Ja jestem tak w, praktycznie wyłącznie, znaczy w Modernie wiadomo, ale mnóstwo tego miele standardu. I gram na bladerze i okazało się, nie wiem jak to działa, że mtgdex.net jakoś jest w stanie ściągnąć moje dane z areny i nie tylko z rankeda, ale też. Ale też z eventów, bo ja gram te takie eventy, typu tam Historic Event czy coś tam, bo tam można dostawać paczki za to. I plain pointy do weekendów jakiś tam. To ja zamiast zrobić tam, grindować ladera, po nic, to wolę mieć boostery na wild karty i te plain pointy, jak będzie jakiś właśnie ten. się okazało, że ja mam. Nie wiem, 12, 2 wróżkami, tam 8-3 Monoredem, jakieś takie w ogóle absurdalne win ratio tymi dekami. E ale pewnie grał monoredem, szczerze mówiąc. Bo jest to tak kara, po prostu. Jest taki dobry, ale koniecznie z tym Godrikiem. Tym, co się zmienia w smoka, jak zrobisz celebrację. On jest tak, po prostu taki luj. I to się te w ogóle tak się krzywa, pięknie układa. Jak zrobisz turn one Kumano, te trzy Kumano się flipuje i to się liczy do celebracji. Jak zrobisz od razu Godrika, 4-4 latanie tuba. Więc. And... Nie wiem, czy Franku mieć przyjemność widzieć ten Monored w standardzie. Tylko chyba jakąś, właśnie, jedną czy dwie rundy na Mistrzostwach Świata, ale jakbym miał grać standard, to pewnie też bym grał. Ale... Naprawdę dobry deck, naprawdę dobry deck. Gdybym miał grać Monoredem, to bym pewnie grał jakimś black-based deckiem, który ma dobrze z Monoredem. Tylko to jest ciężkie, bo, ja, bo to jest mega ciężkie, żeby jednocześnie wygrywać z Monoredem od góry a nie składać się od rampy od, 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 od dołu. W sensie, no, odwrotnie, tak? Czyli w pewnym w teorii pasują wróżki, kind of, bo idziesz trochę over nad monoredem, ale może gdzieś tam tempo, ruchy, ruchy i może gdzieś coś, może nawet nie wróżki, jakieś mono, jakieś ub, jakieś właśnie tempo, wish, coś tam, dałoby się złożyć, ale trzeba by to złożyć. E, więc już wolałbym być chyba albo rampą u góry, albo jakimś atrakcjanim atorem, albo monoredem od dołu. Um, tak mi się wydaje. I mieć mieć narzędzia postboard na te mid deki. Typu tam, nie wiem, literalnie sześć place w sideboardzie na przykład. Tak, no cap. Sześć place bo i tak przejeżdżasz wszystko inne. Sześć place walkerów, removal na inne agro creature deki yy, i do bazy. Więc polecam ci. Polecam, polecam, ale fajny deczek. Um, jeśli chodzi o modern, słuchacze, słuchacze, yy, Niektórzy słuchają, niektórzy orientują swoje nadzieje wobec tego, co, co jest mówione na tym podcaście, więc ogłaszam, że już nie gram Murktajdem i dedykuję tę wiadomość osobie, z którą grałem lokalnie, która, była, która liczyła na to, że gram Murktajdem, bo miałaby dobry matchup, a zagrałem Grinding Station i już nie miała dobrego matchupu. Um, więc tak, wyłam Stacja Kombinacja, wraca na menu, tym razem z Roną, no i nie powiem, Dek Maszyna, na ostatnim Modernie udało mi się pójść 4 oraz 0, w małych grach 8 oraz 1. No niestety przegrałem. Przegrałem jedną małą grę przez cały turniej, ale oczywiście przegrałem ją z Frankiem Komstą, najsilniejszym zawodnikiem na sali. To prawda, to prawda. Ale no, jak ktoś miał mi urwać grę, to po prostu w wybitnie ciężkim secie Franek Komsta. A... Który był grał na, grał na co o czym pewnie zaraz też wspomni. Grinding station, na Bengier jeszcze bardziej niż było. Dokonuję pewnych zmian, żeby den, dek był jeszcze bardziej lean, clean. I ja jestem tak trzy sloty od tego, żeby było po prostu. Mua, trzy, trzy slociki. I dla pytających oczywiście gram Spelper z mainie sztuk trzy, bo się nie obawiam niczego. I nie będę za to przepraszał. Szybko o innych formatach, w pionie że grałem monogrinem, tak jak już mówiłem ostatnio, po prostu, a, po prostu biorę i gram. Bo gdyby był na przykład niegraczem moderna, pewnie też wziąłbym skama i bym se po prostu grał. Na tej samej zasadzie trochę. Więc wziąłbym po prostu monogrina i niech się dzieje. Jakby był lub, który muszę wyegzekwować i go nie znał. Trudno. Niech <grym> chyba niech będzie. Ehm. Um. No i tak, no, w legacji w pauperze nie wiem za bardzo, co się dzieje, więc mi się do jakiegoś tam ubeszadołka i do jakichś wróżek w pauperze. Także to ode mnie. Franku, przejmuj mikrofon. Tak, ja, jako że ostatnio, przez, przez ostatnie dwa odcinki, znaczy od ostatniego odcinka, przez ostatnie dwa tygodnie udało mi się pograć w bardzo różne formaty, to mogę też przy okazji powiedzieć, że tak powiem o swoich, o swoich wrażeniach, bo tak jak mówiłem, że zapowiadałem się, że kiedyś w końcu zagram tego Paupera, kiedyś w końcu y, zagram tym Monoredem no i udało się, poszedłem na turniej, y, pożyczyłem Monoreda i no generalnie experience był, był bardzo fajny, minus jeden mecz, ponieważ dostałem dek, przejrzałem go sobie, siadłem do pierwszej rundy, otworzyłem opening hand, no po prostu patrzę, jest bęgierek Eee, zagrywam Swift Spirkę w pierwszej, w drugiej tam mam chyba już Synthesizera, mam kuldote, cool mam Bolta i po prostu mam dwa trzy lądy, więc generalnie robię wszystko co trzeba, a mój przeciwnik zaczyna od Snow Covered Island i jakiś artefakt z nowego Commander Setu, albo jakiegoś nie wiadomo czego, za jedną mankę, który za jeden i tapnięcie dodaje ci dwa życia. No, i wiedziałem, że to nie będzie, nie będzie przyjemny mecz. Mecz potrwał całkiem długo, bo jak się okazało, jednak ten Monoret naprawdę całkiem dobrze grinduje, bo ma rzeczywiście bardzo dużo i tych divination efektów, czyli Ren's Resolve i Reckless Impulse. Tam chyba z 6 czy 7 sztuk, plus jeszcze synthesizer'y, które no w long game też są dywinacją, można tak powiedzieć. Eee, no i długo, długo ta gra rzeczywiście miała, w sensie długo była wyrównana, mimo że mój przeciwnik właściwie mógł zapłacić w każdej turze jedną manę, żeby dostać dwa życia, czyli właściwie sprewentować prawie mojego jednego bolta. Ale jak już minąłem ten mecz, oczywiście przegrałem go, to trafiłem na trafiłem już na przeciwników, którzy nie byli aż tak bardzo przygotowani i udało mi się wygrać Trzy pozostałe mecze z wróż, przeciwko wróżkom, przeciwko mm, Boros. Y, Boros ptakom. Generalnie Ichor Wellspring, y, Synthesizer, Glindhawk, Korsky Fisher, mój przeciwnik, bardzo chciał mnie przekonać, że to nie jest ten sam deck, którym grałem 5 lat temu. Że nie, 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 to jest zupełnie co innego niż było 5 lat temu. A ja mówiłem: Hopie, no po prostu dodałeś sobie tapnięty artefakt Londy i Synthesizera i myślisz, że to jest inny deck. No eee, więc ogólnie było fajnie. Jeszcze nie pamiętam tego, nie pamiętam jednej rundy, ale to nie ma za dużego znaczenia. Ogólnie grało się całkiem fajnie, więc myślę, że myślę, że zagram w najbliższym czasie jeszcze kolejny event. Może sobie dokupię te karty do Monoreda, żeby już mieć, mieć swojego. Więc po operze grałbym Monoredem. Eee, drugie co coś dłuższego chciałbym powiedzieć, to czym był grał w drafcie, bo zagrałem jednego drafta. I udało mi się go wygrać. E, czytając e, spoiler i co należy draftować w drodze do sklepu, e, jak tylko przeczytałem, że draftowanie Monoreda i Reda ze splaszami jest dobrym pomysłem, jak się okazało, właśnie że draftowanie RB i RW, tak jak Alan powiedział, jest tym dobrym archetypem, e, to no to się ucieszyłem i stwierdziłem: Okej, okay, dobra. Ja o ile coś. Przecież wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sobie wydraftuję coś czerwonego. No i tak zrobiłem, wydraftowałem sobie Monoreda, yy, udało mi się wygrać mojego Poda. W finale wygrywając z dużo lepszym dekiem yy, ale posiadanie stworów 3 mana, 4-2, 2 mana, 2-1 jednak wygrały z, yy, wygrały z dwoma sztukami Białego wirchu jak się okazało. Dużo gier wygrywałem za pomocą sztuczki dającej za dwie many Double Strike'a i tam potem będącej 5-4 stworem. Więc jakbym miał wziąć dek na Drafta, to byłby to dek czerwony. Bo jak wiadomo, na Drafta przychodzisz z dekiem i on tam potem jakoś się znajduje w Twoich protektorach. No, co do, co do formatów pozostałych, w Pionierze grałbym RWPJ, tak jak mówiłem. E, aczkolwiek na pewno jakbym grał w Lille, to bym się mocniej zastanowił nad innymi taliami, bo też nawet pośród swoich tali miałbym spory wybór. W modernie grałbym Bernem, bo ostatnio spróbowałem Prałesa, tak jak właśnie. E, skóra mnie pokonał. Byliśmy, byliśmy 2-0 e, i wygrałem dwa pierwsze mecze, rzeczywiście bardzo, że tak powiem, przekonująco. Mm, skończyłem turniej 2-2, bo przegrałem z SPR. Gorio, elementalo, kamo, atrakso, whatever. No ale dobra. Generalnie, generalnie sam, same wrażenia z tego deku i dodanie Dejna. Priory jest spoko, Priory jest bardzo dobrą kartą, ale wydaje mi się, że nie jest tą kartą, która jest potrzebna Prawessowi, W sensie, która pomoże Prawessowi, żeby robił coś lepiej. Bo o ile rzeczywiście czasem te, czasem te turki jak na przykład miało się Dragon's Rage Channeler'a, a mój przeciwnik, wiem, że wiedziałem, że mógł mieć Bowmaster'a, no to mogłem zagrać tego Dayna i dobrać tę kartę dodatkową, zanim on będzie miał tego Bowmaster'a i żeby też nie... To jest plus, ale tak naprawdę w większości przypadków to niewiele zmieniało, więc raczej Prowessem za dużo teraz nie będę grał, chyba że coś mnie, coś mnie przekona do tego. Eee... Więc w modernie... Bern, yy, a w Legacy nie wiem, pewnie któreś to UB albo Grixis, takie te dobre karty. Yy, e, tak. tak, a w standardzie, jak nie mam, właśnie ten monoredzik um... Tak, w, stand o, w standardzie zdecydowanie monored, bo ja myślałem, że ten monored w standardzie to jest taki okay deczek na arenie, jak masz mało wild albo nie wiem, na modu chcesz sobie złożyć deck za 30-40 tixów. A no właśnie, byłem zaskoczony, że to jest rzeczywiście mocny dek. W sensie, że jest. to jest dobry, um... dobry dek w tym formacie i nie ma wstydu, nie ma wstydu grając z nim. Ja zagrałem. a Znaczy, za... dlaczego zaczęgać Monoredem? Bo miałem dużo już kart i faktycznie zrobiłem godriki, i Miemdek z poprzedniego sezonu. Chociaż on nie jest tani wildkartowo, bo tam masz, wiesz, Ronom to jest rera, Bloodfirst i Adwersary to jest Mythic, godriki, i Squid to są rery, więc to nie jest takie ten, ale. Złożyłem go i naprawdę, ja zagram im o 40 metrów, to na pewno. Już bardziej w 60 wchodzę. Więc bardzo dużo gram tym Monoredem w standardzie. No i to jest takie po prostu taka jazda. Bo ty robisz tak: w pierwszej robisz Kumano i w drugiej jak ci podejdzie. Albo zagrywasz dwójkę i jeśli nie da się bo jest 3-3, albo zagrywasz Phoenix Chika, który wchodzi 2-2, tu Swift Spira, tuba za trzy, tam masz już ewazję i po prostu. Tak jest ciężko to powstrzymać. Naprawdę, naprawdę. A w late game'ie robisz jakieś właśnie. Nie wiem, ja proszę, trzymasz rzeczy, potem robisz Godrik, coś tam włączę tuba. Eee, I ta tramplowa sztuczka też jest po prostu tak dobra. Och więc... Przy czym sam deck można złożyć na, pa na parę sposobów. To też jest fajne. Może być wersja bardziej ze smokami, z Invasion of e, Tarkir, e, z Ishivan e, Devastatorem. Może być wersja bardziej pod e, Nahiris Warcrafting i flipowanie e, Battla. I, i jest parę flavorów, co jest fajne, że można sobie do to dostosowywać. Możesz pójść bardziej w Planeswalkerów, jak chcesz bardziej midrangey. E, no i, i jest parę podejść. Także. Um, na pewno by ci się spodobało i mi się standard bardzo podoba. Zapraszam na MTG Azon gdzie nie dość, że będą nowe artykuły. To ja update'uję te stare, up, up, jakby um, na bieżąco. I po worldsach zrobiłem sobie rozpiskę tego, co powinienem zaupejtować. Po, I mam absolutnie dosłownie 15 deków, żeby zaupejtować na wersje worldsowe i co się pozmieniało z Eldrainem. Więc ja mam tyle e, rzeczy do roboty. Ale to jest ciekawe, że, że format naprawdę ewoluuje. Same soldiery zmieniły się mega w porównaniu do tego, co myśleliśmy, że będą zawsze. Także to taki. A gdybym mógł, to standard any day ponad Pioniera. Ale to też. Absolutnie swoją drogą. No dobrze, także dziękujemy Wam za słuchanie tego nie najkrótszego odcinka Gramagic Podcast. Z... Myśleliśmy, że to będzie bardzo krótki odcinek, bo nie mamy o czym mówić, a okazało się, że to może być jeden z najdłuższych odcinków. <laughs> Dokładnie. E, Dziękujemy jeszcze raz Alanowi za przybycie. E, wielki Polak, potężny zawodnik, przyjaciel podcastu, e, więc no, coraz wyżej stawia e, poprzeczkę, jeśli chodzi o, o nowych gości. Także cieszymy się, że udało się posłuchać. Cieszymy się, że mamy reprezentację polską tak tak wysoko na scenie kompetytywnej, że praktycznie kiedy otwieracie turniej Magic, to tam będą będziemy będziemy po prostu. Czy to na coverage'u, czy to na wysokich standingach, będą polskie nawiska się przewijały. I to jest naprawdę naprawdę no fajne uczucie. Jeszcze, jeszcze tutaj a propos fajnych rzeczy właśnie, że też Polska potrafi, bo to może w sensie kto jest na wszystkich możliwych grupach, to mysza to spamował, ale też to, że to, że udało się w końcu, w sensie, że w końcu ktoś, ktoś to wymyślił że można sponsorować graczy i można, można być sponsorem gracza, który gra na Mistrzostwach Świata. E, jest bardzo fajny promofilmik, filmik e, MTG Spot i Pan Mysza Sponsorowali właśnie e, Alana na, na tych Mistrzostwach Świata. To całkiem, całkiem nawet pasuje Pan Mysza i Team Sewer Rats. E, Mysz i Szczur całkiem blisko, więc bardzo fajna sprawa. Czekamy na więcej. Czekamy, tak, absolutnie zdecydowanie, czekamy na więcej. Um, no i tak, jeszcze raz dziękujemy bardzo za słuchanie. E, dziękuję wam, Odeżuszy już Alan, ja, skóra, zwany również Islands in Front oraz Zwycięzca Ultimate Guard giveawaya Franek Komsta. dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć!